Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Darksiders. Mam jeszcze dosyć sporo miejsca na dysku, tak więc możemy jeszcze kontynuować sobie. Dzisiaj sobie zrobię serię tak parunastu odcinków, żeby było na zapas. Możliwe, że one nawet będą naprzemiennie z Devil May Cry'em chodzić. A po co mam się z wami męczyć tutaj? Mam konia. No i co? No i co? No chodź. Nie, no na pewno. A, no tak, bo nie mogę na koniu w tym miejscu być. BUM! Ogólnie postarając się poprzypominać sobie jakieś właśnie te kombinacje ataków, wszystkiego takiego rodzaju rzeczy. No, najlepszy atak jaki może być, naprawdę. Welcome to Travis. Dobra, teraz mamy jako zadanie pójść do zabić Stille. I think. Nie pamiętam, jak się ta kolesiowa nazywa. Tak czy siak, taką szmatę jedną pajęczaka. I musimy się udać właśnie z powrotem do tych pustyni, jakie były. Ale na pewno nie tą stroną, bo będzie za długo, tylko za pomocą Vilgrima. I za pomocą Vilgrima się tam dostaniemy i będziemy szczęśliwi. Cześć, Vilgrim. Dobra, jak to było? Chyba wyschnięta... Nie wyschnięta droga, tylko to już będzie prochowisko, mnie się tak wydaje. Tak, to będzie na prochowisku i wtedy tam się pójdzie. Przynajmniej najbliższa droga jaka będzie. Tak mi się wydaje, jeżeli nie, to się jeszcze raz cofnę. Mało dokładna jest ta mapa, kiedy się właśnie z niej korzysta i to jest dosyć mały problem. Jak ja mam tam... Rany, już mam 6 kamieni życia. To jest odlot. Co ty mi tu za skomplikowane jakieś skoki robisz? Skręci ci kark! Tak, to jest tutaj na wyjściu, to nie jest źle. Boże, polskie tłumaczenie. Mogę to tam zmienić, jeżeli na Steamie sobie ustawię wersję angielską, ale nie chcę mi się już tego z tym pierdolić. Będziecie mieli te polskie napisy i cieszcie się. Dostrzeżcie łaskę pana. Co to, robaczek? Nie, samochodzik. Icha! Czekaj. Śmieszne. Śmieszne śmiechy! Tutaj mamy sekreciki porozstawiane. Kiedy nie ma tych robali, to możemy tutaj połazić i właśnie pozdobywać te sekrety. Nie pamiętam, żeby coś tutaj było takiego właśnie... Żeby było dużo właśnie tych sekretów tutaj. No nie, nie ma. Tutaj jeszcze można wejść. Ale tu nic nie ma. Dobra. I hakuj mi tutaj. Okej, to co musimy zrobić... konik się męczy, co? To podejść tutaj, tylko znowu oczywiście źle poszedłem, bo to muszę tam górą. Ciuć ma ze mnie totalna. A ja zaraz to naprawię. Wtedy nie wskoczę. Tutaj za to wskoczę już. Dobrze. I tędy musimy spatatatajować. Bo możemy. I mamy możliwość teraz za pomocą ruina, bo to nie jest pożoga czy tam przestroga. Woohoo! Sobie tak przeskoczyć tutaj. Dobrze biegnę? Tak. I tutaj właśnie mamy na końcu taki wnyk. Właśnie on się uaktywnił dzięki temu, że nasz ruin może tutaj właśnie, no, zbliżyć się do tego. I teraz patrzcie na zajebistość. No, już! Przepraszam, mi się odbija troszeczkę. Tak, moc dusz. Twoja stara. I takie zajebiste jest! Mnie się to bardzo podoba. Tutaj będę przyspieszać oczywiście. I nie będę was męczyć z tym, że będzie tak normalnie teraz biec, tylko po prostu na nowo go sobie zrobię i będę miał na nowo właśnie te przyspieszenia. Taka skromna metoda lisia. O dziwo właśnie nie nagrywałem ze stoperem poprzednich odcinków. I miałem problem z tym, żeby wyczuć moment, w którym ma być
A no tak, jeżeli za wcześnie naciśniemy C, czyli uaktywnienie ruina, zanim właśnie na niego wskoczymy, to wtedy on bezpośrednio nam zeskoczy z niego, kiedy już go przywołamy. Takie głupie. I właśnie no, na oko musiałem wyczuwać, kiedy właśnie mam zakończyć odcinki. I tak o dziwo właśnie bardzo fajnie było, że tak średnio 22 minuty były zawsze. O fuj. I tak się dostaliśmy do żelaznego sklepienia. Nie pamiętam, jak to po angielsku się nazywało. 4 miesiące temu grałem ostatnio. Dobra, i jesteśmy właśnie tutaj w tym czymś, w tym miejscu. I zdobędziemy właśnie grappling hooka, jak możecie się domyślać. Z wszystkich sekretów tutaj też nie pamiętam za bardzo. Ale to na pewno nie był... To akurat tutaj ten sekrecik nie był jakiś szczególnie trudny. I tak, tutaj chyba nie będzie nawet Vulgrima, z tego co mi się wydaje. No to jest taka specjalna lokacja właśnie. To jest Vulgrima. Ale postaram się... Chodź tu. Postaram się jak najbardziej profesjonalnie to przejść, mimo faktu, że nie pamiętam dużo z tego miejsca. Przepraszam, co tam pisało? Chyba akcja, dobra. Doesn't look like you can do anything against tall, dark and gruesome yet. Best to avoid it for now. Tak, mamy tutaj takiego frajera, którego nie możemy na razie zaatakować. Dopiero później będziemy mogli go zabić, jak właśnie ten grappling zdobędziemy. Bo on ma taki pancerz, który mu zerwiemy dosłownie od kości i wtedy dopiero będzie możliwy do zabicia. Nie ma czasu, co się atakować normalnie. Nie ma czasu, co się atakować. Nie ma sensu się napieprzeć z tymi przeciwnikami normalnie mieczem. Najlepiej jest właśnie je zdeptywać, bo wtedy życie zdobywamy i takie tam. Akcja. Tak, to muszę tu sobie po prostu podsunąć. Kurde no. Jak nie ma nic do polskiego dubbingu w takim na przykład Metro 233, które będę nagrywać, zapowiedź do serii, to tutaj naprawdę to jest takie bolesne. O, i musimy tak zrobić, bo inaczej on by nas uderzał. Coś tu jest jeszcze? Nie, wydaje mi się, nie ma. Tutaj jeszcze... Naprawdę się teraz strasznie rozglądam, bo ja nie pamiętam tych secretów. Ten w ogóle przeciwnik jest na mapie pokazany jako taki kleszcz, bo on będzie właśnie potrzebny do zabicia później, jak zdobędziemy to, co musimy zdobyć. W ogóle to jest całe miasto, to nie jest jeden, dobrze. Cześć, ziomie. Niech to dunder świśnie. Ha! I woo! Świetnie. Lubię się tym bawić. Ta nóżka. Okej. O. Nie no, nie będę się bawić. Wiem, że tutaj mam iść. Powinny nam się nogi kleić, jak potem się poruszamy. O! Albo i nie? Interesujące. Uj, jajeczka! Tutaj na pewno da się tak przesunąć i tutaj jest chyba sekret kolejny? No to wygląda... A, tutaj jest oczko. No dobra. Okej, okay, to jeżeli tam jest oczko, to będziemy musieli mieć klucz. Haha! Coś mi właśnie tak nieładnie wygląda. Cały odłamek gniewu. Fajnie. Wow! A mi to fajnie... Ej no! Ale... Nie miałem jak tego skomentować, po prostu mi to tak fajnie wyszło. Ale dobrze, że sobie przypomniałem ruchy. Sorry, jeżeli poprzednie odcinki były... No, znaczy, one na pewno były dla was spoko, że nie zauważycie różnicy, ale...
dla mnie one nie były fajne. O, mogę to rozmawiać. Fajnie, i z tego dusze wychodzą, co ciekawe. Tylko muszę namierzyć. Nie pokazuje mi, ile tych dusz dostałem, naprawdę. Dosyć dużo z tego, co widzę, to jest. Chodź. Ej, czemu mi nie pokazuje moich dusz? 5216 jest. A czemu mi nie pokazywało? To jest dziwne jakieś. Czyżby ten moment był niegodny tego? What? O, matko, nie... Aha, dobra, to są tylko takie pierdółki. Hej! O, teraz mi pokazuje duszę, a może... Może pokazywało, tylko nie zauważyłem. Co ja odpierdalam? Ale już trollowałem. Dobra. Dobra, obczajam, że gdzieś tutaj był jakiś sekret. Gdzieś tu się zeskakiwało. I gdzieś tu był sekret, tylko muszę to obczaić tutaj. To na pewno na górze, bo tutaj widzę już takie kładki. Pamiętam, coś tu było, jak, gdzieś, nie wiem, skrzynka z życiem, czy coś takiego. Ale było. Ale te cholery są wytrzymałe, jak na takie małe szkraby. Czy jak to uderzę? Łe, nic! Ja myślałem, że to wybuchnie jakoś, jak się do tego zbliżę. W ogóle nie będę się męczyć. Super. Jak to szybko trwa. Idzie. Tam na górze? Chyba? Kurde, naprawdę nie pamiętam. Tak to jest! Jak się robi te odstępy między nagrywaniem. Czuję się jak Ragnarok. Ale mi sekret. Dobra, tutaj na pewno jest ten kolec w oko. Nie, mapa, o! A, mapa okolicy to jest jedynie, to nie jest Holdseeker. Ciekawe, jak Holdseeker przetłumaczą. Ja pierniczę. Jestem aż ciekaw. Interesujące. Dobra, to rozwalimy. Bo tu jest... O, tu jest jakiś lewarek jeszcze. A może tu jeszcze jak? O! No widzicie, to nawet nie ma sensu używać tej broni drugiej. Jestem... Czuję się jak dziecko we mgle w tym momencie. A o dziwo, za oknem jest straszna mgła. Ja nie mogę, ale numer. Dobra, zobaczmy, co to mi zrobi. O! Okej. Okay. Też już bardzo interesujący element. Chyba już wiem, co mam zrobić. Owszem, że wiem. Że się domyślam. Tak. Już kurwa wiem, co mam robić. No. Zaraz, już to zaraz robię. Tutaj tylko muszę się dostać w to miejsce. I tak, będę musiał to podwyższyć na tyle, żeby się tam dostać, tak. W ten sposób. I teraz biegniemy. Bo jest to na tyle spowolnione, że nawet fizyka nie nadąża z tym. I tutaj mamy kolec w oko. Nie! Klucz widzącego. Oh my god. Ja nie będę nawet...
Znaczy, to jest w chuj głupie, ale już nie będę się tak bardzo skupiać na tym tłumaczeniu. No na pewno, no poprzednie odcinki, jeżeli oglądacie, to wiecie czemu się... Wow, co się stało? Czemu się taki głupio wkurwiam na to, no. Dobra, i teraz możemy pójść tam i sobie to rozwalić. Kurde, 4 miesiące nie grałem, czy nawet więcej. O, teraz mi pokazuje te dusze, które zdobywam. Wow, nawet dużo tego jest. Ja pierniczę. Opłaca się to rozwalać. Dobra. Ja pierniczę, ile dusz. Ja pierniczę! Działa! Okej. W ogóle kolejna rzecz, jeżeli dobrze pamiętam. Nie, to nie tu. Pamiętam, że tu był jeden fragment abyssalowej zbroi, który ja pamiętam ominąłem. O! Tego akurat nie chciałem użyć. A wiecie co? YOLO. Ale będzie dłuższów. Ha? A to jest super, no zobaczcie co to robi. Hehe, pickość. Hehe, pickość, tak. O! Ała! Ale mnie zarobił w szar. Już wiem, co tu muszę zrobić. Muszę po prostu podstawić to pod tego robala. I ten robal potem uderzyć w niego, żeby upuścił to. Tak. Na niego i w taki sposób, żeby... O, właśnie. Teraz my możemy pójść tutaj. Bo on normalnie by nas tutaj gryzł i nas męczył. A czy na dole coś jeszcze jest interesującego, co bym chciał podnieść? Wiecie co? Ja wiem, że niepotrzebnie możliwe, że pójdę tutaj na dół, ale możliwe... No i niepotrzebnie poszedłem. No bo wiecie, zawsze mogą tu ukryć skrzynkę z życiem. Dobra, to ja do was wrócę, jak jeszcze raz tam będę. W ogóle dobrze, że się wróciłem tutaj na górę, bo okazuje się, że jeżeli przytrzymamy się tego i tu wskoczymy, to tutaj jest sekret. Tak więc szczęście w nieszczęściu. Inaczej bym tego nie znalazł, więc jest fajnie, naprawdę. Okej, no cieszę się, naprawdę. No, warto właśnie czasami coś spieprzyć, żeby coś dobrego znaleźć. Dobra, on tu se upadł. Żeś se upadł! I jest pięknie. Witchhaven. Ale masa jest już z tych kokoników. Tylko trzeba trafić w nie, to jest problem. A mnie w nosie kręci. Coś tu jest? Nie. O, pamiętam, że tutaj właśnie ciężko się wskakiwało w to miejsce. O, słodko! Fajny jesteś. Podobasz mi się. W sensie jako przeciwnik. Nic sobie złego nie myślcie! Woo! A to mi fajnie wyszło. Wow, ale kombo zrobiłem. Jaki jest na ciebie finisher? Taki. Ale jesteście bardzo wytrzymali z tego, co widzę. No fajnie. Ha! Ciężko mi kamerą jest tu obsługiwać się w tym miejscu. Bup.
Bronisz się, co? I po tobie. Przykro mi, taki był twój żywot. Niestety musiałeś go zakończyć. Jak tam czas? 20 minut. Tak więc w następnym odcinku postaram się jeszcze... Pokażę wam tylko, dlaczego to jest takie trudne. Otóż musimy wskoczyć w to miejsce i tak z końca dupy maliputy, kurwa, udało mi się. Nawet nie wiecie, jakie to jest trudne tu wskoczyć, a przy was mi się udało. Dobra, to tym fajnym momentem zakończę ten odcinek. Do widzenia, na razie, pa!